Okej. Widziałem, co się stało na koni. Co to było? Cóż, No siema, widzowie. Siema. No. Który to już? 9. odcinek? Chyba tak. Nie mam bladego pojęcia. Chyba ta terapia go tak... O, to Harry. Aha. Hej, oczyściłem... Czekaj. Widzowie, w ogóle koniecznie dajcie znać, czy lubicie serię ze Spider-Manem na naszym kanale. Gierka Stumble Guys już niedługo wraca, po chyba pół roku przerwy. No może nie całkiem. Natomiast teraz jest Spider-Man i zastanawiamy się jeszcze nad Smurfami, bo też wyszły niedawno. Także dajcie znać, co chcecie oglądać na naszym kanale. Dobra, chłopie, dosyć daleko, 2000 metrów. Z tego co wiem, bo pamiętam to z jedynki, jest też możliwość teleportowania. Pamiętasz? Że on tam wsiadał w metro i się znajdowaliśmy gdzieś koło misji. To chyba przyjemne jest to latanie, co? No. Zdecydowanie. Chodź tutaj trochę bliżej. Okej, chłopie. Nauczyłem się szybować. Ej, dobra, misja poboczna, chłopie, to co lubię, to dawaj mi misję poboczną, a ty weźmiesz główną. Okej. Tyk. A znowu tej JJJ. Poka, poka, poka. Czekaj, dolecę ci. Jest widzowie bitka. To na dachu nawet. O nie, to są łowcy. Tu trzeba konkretnie wjeżdżać. Ja nie lubię tych łowców. Ej, uważaj, bo zaraz będą ci mieli. Dobra, wjeżdżam tak niestety. Nie ma innego wyboru. Chłop już wszystkich rozwala, nie? Ej, ale trudno są te misje poboczne. Są. Powiem ci, one są coraz trudniejsze, bo to też jakby postęp gry jest już daleki. W ogóle to mamy chyba już 15% gry, widzowie. Czy to jest dużo, czy mało 15%? Chyba dużo, bo tak naprawdę nigdy gry w wersji fabularnej nie robi się na 100%, dopiero te misje poboczne to jest 100%, więc no, myślę, że to nie jest źle. Ale myślę, że zrobimy na 100%, co? No, jeśli widzowie będą chcieli, to oczywiście też będzie na 100%. Ej, a z tym co mam z niby zrobić? Nie wiem, zaklej to pajęczyną. Ej, bez kitu, lecę tam. Ej, nie, R1. A, to R1 to jest strzelanie właśnie. Weź R1. Czekaj, zaklej. Jak tam teraz wejdź, żeby mnie nie walnął. No po prostu wejdź po ścianie. Łatwe. No zobacz, jak mnie atakuje, no. Chłop. Acz, jest. Dobra. Git. Olej! A z tym co? On żyje? No, on nie żyje. Przecież, on się... Dawaj, pańcie mam. Dawaj. O, git. No to nie było zbyt skomplikowane. Dobra, widzowie, dobry początek. Ej, dzięki! I zaczekaj. Ej, chłopie, te części to proponuję później. Najpierw lecimy na misję. Okay. Dawaj, chłopie, bo tu się akcja musi dziać! 12 poziom Spidermyka. Ale myślę, że kostiumy możemy mieć za te części teraz. No! No to dobra, dawaj, chłopie. Jesteśmy ciekawi za kostiumów bardzo. Mamy 12, więc się chyba nic nowego nie pojawiło. No i a czekaj, a te już były? No, te też nie były. Oj! Ej, ten jest spoko! Czyli z gwiazdką są nowe? Nie, bo te już były. Be. I dobra, ale ty teraz ubierasz kogo? Nie wiem, może Spider-Myka. Może tego kupimy, co? Mi się podoba... W sumie ten też jest fajny, dawaj tego, którego chcesz. Tego. Dobra, i teraz dawaj Milesa jeszcze. Milesa R2. Możemy... Nie to, chłopie. Sorry. Oj, sorry. Sorry, Grigori. R2. Dwa. R2. Dwa. Tak. Okej. Okay. I tu mamy coś nowego. No tak bym powiedział... Ale takie jakieś długie spodnie, widzowie. Ale szczerze, tony bohatera, nie? To słabo. Dobra, to zróbmy tak. Niech widzowie dadzą znać, który strój mamy kupić i my go po prostu kupimy. A teraz lecimy, chłopie, pyk, do giereczki. Okay. Dobra, postęp. Lecimy z tym? No, ej, kozacki. Spider-Man. Ej, chyba ja sobie... Cieszy ta gierka, co? Chyba ja sobie później jego zmienię, bo mi się nie podoba. Dobra, na razie zostawmy na tą misję i zobaczymy, bo może ten kostium ma jakieś super moce. No, bo nie ma. Sprawdźmy to. Dobra,
Jeszcze jesteśmy 200 metrów od celu, więc całkiem blisko. Pościg za łowcami. No ale dobra, to nie teraz, muszą poczekać. Przestępcy, poczekajcie na nas po prostu. Jak nazywa się ta misja? Kumpel nauki. No, czyli tutaj bitki nie będzie, bo on idzie do swojego kumpla Harego raczej. Chociaż chłopie, tu jest policja. Ej. Tu coś się chyba wydarzyło. Ej. No zaczyna być podejrzany, bo wskoczył do wentów. Nawet bardzo. Drzwiami. Podobną misję kojarzę z jedynki, chłopie. A ten co? A dobra, bo przecież on miał tutaj wrócić. Pamiętacie, widowie, z poprzedniego odcinka? Mieliśmy zobaczyć, jakie super moce ma Harry w laboratorium. No to co się będzie powiedziało? Nie, no pięknie. Co ty robisz? Eksperyment naukowy. Cóż, Spider-Manie. Mówiłeś MJ, ale przyjacielowi już nie? Czy on nie wiedział wcześniej, że on jest Spider-Manem, widzisz? Chciałem. Serio? No! Widzowie, miałem rację! Nie gadaj! No! A ten młody, którego uczysz, jest tym drugim? Kiedy cię nie było, sporo się działo. Zaufaj mi. Wiem. Tylko delikatnie. Delikatnie! Pół biura rozwalił chłopaczyna. Bratku, co ty robisz? Może zrobię kawę. Zapowiada się długa noc. I w nas celuje. Chłop to ma super moce. No ma, ale ma też rozwalone biuro. Zamiast iść do jakiegoś pomieszczenia, gdzie nic nie rozwali, to musi zdemolować całe biuro. Jaja. Tutaj ma. No jak ma tutaj, to właśnie dobrze, jak ale ma tutaj. Ta... A jego ojciec się troszeczkę zdziwił. Zaraz w łeb dostanie. Co tu się wydarzyło? My tylko robiliśmy eksperymenty. Gdzie doktor Connors? Może wziął dziś wolne? Connors to tamten, Lizardman chyba. Nie ma tego w zwyczaju. Chłopie, wyczuwam akcję. Ej, tu wszyscy są potworami. No w sumie, ej, bo ten na pewno też jest. No ten też. No bo on, nie wiem czy to kojarzy, nie wiem czy kojarzę to już z gry czy z filmu, bo tyle tego ze Spider-Mykiem wyszło, że człowiek nie wie. Dobra, kumpel do nauki to była mega szybka, prosta misja. To już za nami. Wszystko dzieje się za szybko. Co to? Ja chyba sobie ogarnę ten strój. Spider szpieg? No o co tu chodzi, nie wiem. Spider szpieg? Będziemy szpiegami? Właśnie miałem do was dzwonić. Boty wysłały nagły sygnał do sieci. Używają jakichś dziwnych protokołów bezprzewodowych. Sprawdzę o co chodzi i dam znać. Dobra, chłopie. Jesteśmy całkiem blisko. Spider-Pieg musi tutaj coś zlokalizować. Aha. A, dobra, mamy bota. Wysyłam dane na paję... Tu chyba nic nie ma. Fajne spider bociki. Mamy. Przynajmniej jak już tutaj jesteśmy, to możemy... Chłopco zmienił strój i jednak mu się nie podoba. A tego nie jesteśmy w stanie, czy jesteśmy w stanie? Jesteśmy, chłopie, no, patrz, ile mamy sprzętów. Możemy wszystko tutaj kupić. Mamy. Poza tym jednym, bo mi się... No on jest paskudny, no. Dobra, bierz chyba tego. Tego bierzemy, małego. Tak naprawdę to wiesz, którego chcesz, ale myślę, że ten spoko wygląda, co? No spoko. Tamten był takim memem. W ogóle śmieszne są te stroje. Chyba na kolejny odcinek musimy wziąć sobie jakiś strój. Pomyślimy. Zjedliśmy trochę za dużo pizzy.
fajnie było. Jak za starych czasów. Już druga misja ogarnę? Wiecie co, to jest taka misja chyba poboczna, gdzie te boty będziemy podejrzewam na całym mieście spotykać co jakiś czas. Ale czekaj, a da się teraz tak? Da się. I teraz zobacz, mamy... gdzie się podziewałaś? Targi studenckie, Little Tokyo i fajerwerki na dachu. Fajerwerki na dachu to jest misja, chłopie, z samego początku gry. Więc dawaj, zrobimy to. Tylko nie, bo ona jest daleko. No, w sumie. To nie. Musimy lecieć tam, gdzie jest blisko. Na przykład tutaj. A nie czekamy na główną? Usuń gruzy ze szpitala, aby pomóc ludziom... No, dobra, a weź to drugie. Targi studenckie, to też mieliśmy odwiedzić. A, bo to jest daleko. Dobra, no to dawaj jeszcze raz tamto, Little Tokyo. A to? No właśnie, pomóż w ogrodzie. Możemy pomóc. Nie czekamy na misję jakąś główną? Ale to chyba też będzie. Są takie w miarę poboczne. A nie, no dobra. Są poboczne. No dobra, dobra. To spróbujemy główną znowu. Dobra, czyli musi się nagadać z dziewczyną i zaraz wracamy do tematu. I w porę, patrząc na wydarzenia w parku. O ja. Dokąd mogli zabrać Tombstone'a? Jeszcze nie, ale jak coś usłyszę, dam... Ej, tam leś, możesz cyknąć fotę. A, tak. Fajnie, wiem. Fajnie. Okej, co dalej? Chyba, że misja poboczna. O, no, bez misji pobocznej. Ale wiesz co, bo tak naprawdę te misje poboczne pewnie też trzeba robić. Dobra, jemu zdjęcie zrób. A, git, poczekaj. Robi. Robi robotę. Musisz stanąć przed nim, tak coś czuję. Nie, no przed tym ziomkiem. Odbijcie oczy od tych komórek. Ja wam powiem, która jest godzina. Aparacik. Ale to nie siedzi. A. Czekaj, jak się aparat? Górna, do góry. Aha, dobra, no. Teraz L2. Nieźle. Dobrze wyszło, Spider-Manie? Wyślij do gazety studenckiej. Gość się musi dziwić, nie? Że dostaje... Że fotkę robił mu sam Spider-Man. To dopiero jest wielka moc. Gdzie może być jakaś... Dobra, no musimy lecieć na tamtą misję, chłopie, bo nic nowego się nie dzieje. No wiesz, czasami jest tak, że te misje też są misjami takimi, nazwijmy to, głównymi. Dawaj. A może na Majca? Kwadrat, dawaj. Uda się! Główka pracuje! Da. Ale to chyba te same misje. Weź w lewo. Znaczy on może mieć trochę inne, ale część wspólną też pewnie ma. Dawaj, ziomuś. To lecimy tam. Dawaj tu. Czekaj. I tu jest narysowane zresztą, którym. Widzisz, targi studenckie to jest dla Milesa, a wszystkie inne są dla Spider-Maka. No to dawaj. A nie, no to jest daleko. Nie, no 2600, nie, chłopie, dawaj. No dawaj, dobra, niech będzie. Przekonał mnie, chłop. Może Miles namówi dyrektorkę, żeby została ten. Żeby Spider-Mak nie... ten. Ale on już ma pracę w sumie. W tym centrum Uharego. W sumie. Nie wiem, co tam lecimy. Tam po prostu tego ciekał. Nie, no coś tam się będzie działo, tylko że to będzie taka misja... Shimeniu. No tu jakieś przestępstwo. Zdaje się, że Spider-Man brata się ze znaną złodziejką Black Cat. Ich kostiumy są zapewne uszyte z tych samych plugów. Chłopie, tu się coś dzieje. Gdzie? Tu. Tam była misja poboczna, ta dodatkowa bitka. Też to mogę ich szybciutko rozwalić. Dawaj, ja to... Dobra, lecisz z nimi, chłopie. Dawaj. O, już cię widzą. O nie. Kółeczko. Nie, dobrze. Nienawidzę tych chłopców. No nie, u góry są te, jakieś jastrzębie. Ja nienawidzę tych jastrzębów. Jastrzębi, no, ale... Nie, kółko! Chłopu! Ludzie! Chłopie, spokojnie. Spokojnie! Nie mogę to zrobić! No to dawaj, przejmuję to, widzisz? Tpilanie uwagi. Nienawidzę tych chłopców po prostu. Ciekawe, czy ta misja jeszcze będzie w ogóle. No i zobacz, nie ma tej misji, no. Trudno, Jezu. Cześć, pająki. Mam coś dla was. Przyjdźcie pod ten adres. Czyli jednak zmieniamy plany na misję chyba. Radiu, które zwinęłam tym całym łowcą, no okej, no czyli zmieniamy plany. Poluj wyżyć coś tam. Chyba trzymają tam Tombstone'a. Przyda mu się pomoc. Dzięki.
Dobrze, że wszystko okej. Dotarłaś do Paryża na czas? Tak, dotarłam. Uznałam, że się odwdzięczę. Dam obu. Nawet jeśli drugi Spider-Man nie raczył się ze mną zobaczyć. Tak. Co to? Nie musisz się tłumaczyć, to już za nami. Chłop, jak leci! Taki skupiony na locie jest. Bez ciebie pewnie nie zdążę. Nie wiem, czy to jest szybciej w sumie. To nie jest szybciej. Uważaj na siebie. Te odpady z Akademii Mody już tak łatwo mnie nie zaskoczą. Ale w sumie już jest tylko 700 metrów, więc no nie ma tragedii chyba. Ja to załatwię. Nie wyrobisz się ze Sejem. Ale co jeśli... Jeśli Lee tam jest, zajmę się nim. Spider-Man może zaczekać. Miles, nie. Dobra, tylko odzywaj się. Czyli co, jednak Spider-Manem będziemy tam grali? A, tak, no nie słyszałeś? Widzisz? On mówi, że on to załatwi. Przejmuj. Okej, przyjmujemy. Ruszamy. Gdzie to jest? O. Polecimy. Czemu to się podświetla? Tam się coś chłopie? Jak na opuszczoną odlewnię, to sporo się tu dzieje. Dlaczego to tyle trwa? Musimy chyba to po cichu zrobić. No. Rób z tą bywa wyzwaniem. Racja. Bądź gotów. Poluj, by żyć. Żyj, by polować. Ale mają motto życiowe. No z nim daleko nie zajdą. Dobra, chłopie. Tutaj naprawdę quiet. Dostać się do środka. Roi się tu od musimy od zacząć od góry jakoś. Delikatnie. Hej, delikatnie. Tak, tak, tak. Nadal nie wiem, gdzie jest to. Czekaj. Dawno nie widziałem. Pamiętaj, że możesz tą sieć sobie wystrzelić, widzisz? Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Tak. L2 to masz tu. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko to ale nie niego. Gdzie jesteś? Ja. Pomóc ci? Tylko... W Williamsburgu. A, spoczkaj, żeby goś. Dobra, ale i tak musimy pomalutku to jakoś zrobić, chłopie. Brzmi jak robota dla Spider-Braholi. Zdecydowanie nie będziemy się tak nazywać. A jak nazywasz siebie i tamtego? Nie wiem. Spider-Mani, Spider-Manowie. To mylące. Muszę kończyć. Tu jest ogroma łowców. Czyli pomoc się przyda. Nie, nie przychodź tu. Oni są niebezpieczni. Ty, on tu na pewno zaraz przyjdzie. Na razie. Chłopie, ale będziesz się tak czaił, czy zaczniesz grać? No, chyba zacznę. To nie tak, ale dobra. Masz pod sobą gościa. Był tu. Jest tam coś. I pomału, bo tutaj był kolejny. Pomału, po cichu, gościu od razu w beczkę wszedł. Dobra, idź do góry. Tam jest ich dwóch, może ci się uda ich jakoś. Szybko drugiego. Trójkąt. Ajajaj. No niestety, dobra. Dobra, ale jesteśmy u góry, więc to też jest w miarę proste. Nie dać się tylko zestrzelić. Ej, chyba teraz nas nie widzą już. Znaczy widzą, bo są czerwone kropki. Ale czekaj, właśnie to tak, zaraz chyba przestaną się na nas skupiać. No, przestali. Dobra. Czyli po prostu nas nie widząc, stwierdzili, może mi się wydawało. Najpierw snajperów z góry, nie? Tego, ale jeszcze chyba ktoś gdzieś był, no nie wiem. Tak bym ci tutaj proponował, chłopie. Tutaj nie. Okay. Dobra, leć gdzieś tam. Czekaj. Czekaj, naciśnij L3, aby... Czyli... Pójdę tutaj. Chłopie, o tak tam, no był gościu, widziałeś? Tu. Pięknie. Nikt tego nie widział. Pięknie. Do widzenia. No to za zawiecha była. I teraz fajnie jakbyś tego snajpera, bo on cię będzie chciał upolować. Dobra, szybko poszedł spać. Jeszcze dwie kropeczki chyba tylko zostały, więc tylko pamiętaj, że oni na pewno wezmą posiłki. Tutaj, bliżej. Tutaj. No, no dokładnie. I teraz szybko tamtego. Raczej tamtą. Jeszcze dwie kropki? Gdzieś jest jeszcze łowca. Tu jest. I jeszcze jedna kropa. Widzę ją. Gdzieś tam. Tu. Hej. A no tu gdzieś. Koś. A w sumie jak jedna kropka, no to mogę sam być. Mogę zejść. Tak, spoko, chłopie. No bo innym nie da wiadomości. Tylko, że na pewno. O, jest chyba coś.
Nie. Gdzie jesteś? Ej, ukrył się. Ukrył się. Może się gdzieś zaciął. Chicken. Boi się. Okej, dlaczego? Tutaj spróbuj, no. O, tutaj na pewno coś będzie. Ciekawe. I zawsze to chcą nas szybko pokonać, a teraz gościu się schował tak, że wygląda na to, że bawimy się w chowanego. Czekaj, tutaj wejdę. Ja mam też. A ja może pod spodem tego właśnie na dole. Ja mam taki sposób, że gdzie rzuci? Ja wiem, tylko że tam rzuci. I teraz tu będzie. To chyba nie, czekaj, bo tu musisz iść do kropki. Tylko wiemy. Do widzenia. No ale właśnie. Jest! Gdzie? Tutaj. Gdzie ma? Czemu ona się tak zlagowała? Jaki NPC? Wygląda jak wejście. Dobra, komin wygląda jak wejście. Gdzie jest komin, chłopie? Chyba musisz komin. Się obrócić. Tu. Okej. Okay. Leć tam, chłopie, leć. Okej, lecę, chłopie. Ale do góry. Wiem. Powinienem się sprężyć. Tą mstą nie należy do cierpliwych. Ojo. Teraz... serio, powinniśmy dobra, się... jest wejście. Idzie. Okay. Skończyłem rozmawiać z MJ. Mówiła, że pojedzie do Connorsa. To świetnie. Tak. Ej, o co chodzi? Tylko się upewniam. Jesteś w odlewni, tak? Tak. Co ty robisz? Ćwiczę. Wracaj do treningu. Muszę znaleźć Tombstone, zanim skończy. On się tu na pewno zaraz pojawi, widzowie. O, linia sieci. No jest, tylko że to musisz w dobrym miejscu, wiesz, to tam nie wiem, byle gdzie, nie? Chłopie, no gdzie ty idziesz? Musisz wyjść stąd. Tam gdzieś. Czekaj, nie siedzi. I o co chodzi? No tak, dobrze było na zielono, to chyba możesz. No mogę chyba. Na zielono musi być. Rozumiem. Poczekaj, tylko nie mogę tego zrobić. Nie wiem, o co tutaj chodzi. 3 dni później. O! Było! Jest! Ej, jednak coś... Dobra, po prostu wychodzimy stamtąd. No, chodzimy. Ja się nie boję. Ale się nie boję. No nie wiem, czy nie trzeba było zrobić tego po cichu. Wiem, trudno. Nie było szans już na to. Kółko! Kółko! Ole! Kółko! Spokojnie! Pod kontrolą. Dobra, dawaj, trójkąt, od razu lecisz trójkąt. Trójkąt kółko. To jest warto używać, bo to jest fajne... No, po... O nie. To jest fajne wykończenie w ogóle. Chciałem na tym mieczu to użyć. W ogóle to patrz. Kółko. Kółko. Mi się to wykończenie zawsze nie podoba, no bo przy tym kółko. Zawsze jak to wykończysz, to mogą ci zabrać życie i ten. I potem nie będziesz miał na uleczenie. No, w sumie coś w tym jest. Ej, nie ma mapy, więc nie widzimy. A dobra, tutaj ziomoś. Dobra, czyli mapa chyba znika. Sieciołap dałeś? Fajnie. To już chyba wszyscy. Nie wiem jak. Uuu, jakiś bydlak. Ty nie jest bydlak. Jest. Chcę cię utrudniać. O nie. Chłopie, może daj to, co? O! O mój God! Raczej Venom! Nie, to jest Harry. No to nie jest Venom, Harry? Przecież widzisz. Co ty tutaj robisz? Nie? Pomagam ci, Spider-Manie. Nie ma za co. Ktoś Harry. Chciałem to załatwić po cichu. Czy niby to moja wina? Ty lewo, moja prawo. No dobra, ogarniajcie to, panowie. Ciekawe, jak on sobie poradzi w ogóle, bez naszej pomocy. Wiem, że nie chciałeś pomocy, ale... No weź, sam zobacz! Szczerze? Chyba dobrze. Liczyłem, że zaczniesz od czegoś łatwiejszego! Jak mam się nauczyć, jeżeli nie w terenie, co?
Wow! Ostrzegałem! Nie spocz! Nigdy nie byłem taki silny! Nie daj mu się zwieść! Nie no, niezłe jaja. Znaczy, on nie jest Spider-Manem tak do końca, no bo przecież pająk go nie ugryzł, ale coś na tej zasadzie, nie? Wow, 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 wow! Chłopie, kółko, 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 kółko i wjeżdżaj tam w nich ostro! Spokojnie, chłopie! Dawaj jak w masło! Najpierw muszę się zająć. Kółeczko i... Chyba sobie przeszkodzili panowie. No dawaj, dawaj, chłopie! Nie ma się to ociągać! Kółko, tu musi być, wiesz, akcja! Kółko! Kółko! W ostatniej chwili. O nie. Kółko! To pod kontrolą. Trzeba się martwić. Pięknie! Jeszcze u góry. Wow! I on tam się szybciej znalazł niż my. Widzowie, nie wiem o co tu chodzi. To jest lepszy Spider-Myk od nas. No niestety. Ej, patrz, jest trzech Spider-Myków, nie? No. I Spider-Man jest pierwszym, nie? Ale nie uważasz, że kiedyś będzie trzeba z nim walczyć? Że odbije mu coś i będzie nas atakował? I wychodzi, że ten pierwszy jest najgorszy. To tam jest jeszcze ziomuś. Dawaj go. To chyba jeszcze nie koniec. Dzieje się, cały czas się dzieje. Nienawidzę tych łowców, ale tak na serio teraz. Chłopie, ej, tu jest lawa. Tam jest lawa, chłopie, kwadrat. Uważaj, są też na platformach. Mogę strzelać, trzymaj się z dala od linii ognia i zdejmuj łowców. Kostium jest kulotworny. Jest, oni cały czas tu wychodzą. Kółko. No widzę, jakie spokojnie, chłopie. Ej, fajnie jakby Miles teraz. Kółko. To jeszcze wy trzech byśmy walczyli. No fajnie, ale on chyba się uczy. Miles? Bo tak. Ale czego? Nie wiem, jakiegoś przedmiotu. A może... W sensie do szkoły. Dawaj tych ziomeczków. Aj, tam coś było, jakaś dźwignia chyba. Kółko, kółko, kółko. Na górze, zbiornik. No właśnie, widziałeś L1R1? No, widziałem. Kółko, kółko. Spokojnie, spokojnie, chłopie, nie panikuj. Spokojnie, wszystko się... L1R1! Chłopie, no weź, bo... Mam pomysł. Yes. Musisz robić tylko to, co mają napisane, no. Och, ludzie. Weźcie mnie. Ty, a jakby tak wpadł? To dobrze, że on tutaj z nim pracuje, widzisz. No dobrze. Tylko uciekajcie stąd. A teraz uratujmy Super Zwola. Byłego Super Złoczyńcę. Udaj się w głąb podlewni. No dobra. Próbuję się zmienić. Chcę mu pomóc. Ty to naprawdę zbierzesz każdego człowieka. Ej, o co chodzi? Nie mogę się... Ten. Dobra, chłopie, to... Nie, chłopie! Chłopie, psy. Dawaj, dawaj. Psy. Masz ty. No te psy są straszne, ja nienawidzę tych psów. No ja chyba też ich nie. Dajemy radę, dopóki nie nawalimy. Rozumiem. Nie zawiodę cię. Ten ogień ci nie przeszkadza. Masz utrudnione zadanie. Jest to wiele trudniej niż wcześniej. Chłopie, damy sobie. Najgorzej, jak wszyscy gromadzą się w jednym tłumie. Dobrze, że mnie tam nie było. Nic nowego! Co to było? Bije się z powietrzem. Przegrał! Walka z cieniem! Przegrał to.
Dobra, pełne skupienie. Jest fokus. O, co robi? Ja się kręcę. Co robisz? Trzymaj się! Chłopie, na pewno nie jest łatwo. Chyba zaczyna tu łapać. Niezły z ciebie będę. Może jednak odzyskam robotę. Załatwimy to. Dobra, wyłapałem na dziąsło. Ohohohoho! Proszę, na się. Nie no, dawaj Harry, pomagaj tutaj, ziomuś. Nie no, zaraz się spalimy. Harry, obudź się, ziomek! Musimy spadać, szybko! I widzisz, i tak musimy mu pomagać. Na pewno nam sporo dzisiaj pomógł, ale summa summarum, chłopie, na końcu, gdybyśmy go nie uratowali, byłoby słabo. O! Nie jest dobrze. Ty. Ej, on chyba jest... Jak się nie ruszymy, to nas nie zobaczy. Marzenia ściętej głowy. Dobra, jest atak. No dobra. Tak się bawimy? Nie wiem, co ja robię. Muszę się tutaj wczuć, bo chłopie... Ciłowcy są tak najgorsi, że to jest szok. Chłopiek zaklepił go! Patrz! Przed chwilą się ziomek nie mógł obudzić, a teraz co? Ej, bez kitu. Oj, to wygląda strasznie. Nie, w nas to walnąłem? Tak. Dobra, gram jedną ręką. Nie! Nie panikuj, załatwię ich po kolei! O, chłopcy, robi. Ej, a jak ty będziesz się ruszał teraz? Nie będę, chłopie, ja jestem Spidermykiem. Co ty robisz? Dobra, dobra, zmieniam zdanie, chłopie, nie gram jedną ręką. Chyba jesteśmy. Miało być tak pięknie, ale nie jest. Kazali mi leczenie, ale nie mogę się jednak uleczyć. Ty, dziwne, co? No bo zrobiłeś pewnie te kółko X. No, zrobiłem. Ja cię kręcę. Uhuhu. Zaczynam się czuć trochę niepewnie. Damy radę? Dobra, chłopie, przejmuj. Jak to Spider kumpel? Oczywiście, damy radę. Widzowie, nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Polecam w ogóle, kupcie sobie Spidermyka. Jeżeli oczywiście macie PS5, bo to niestety jest gra tylko, póki co, przynajmniej na PS5. Jest i on. Co robimy? Trzeba. My w sumie dla tej gry kupiliśmy właśnie konsolę nową. No właśnie. I dla Fifki. A, i dla Fifki też. No Fifa jest też na PC-ta, ale tutaj kupiliśmy akurat z Fifą w zestawie. Tak szybko dorastają. No i czemu tak wcześniej nie walczyłeś? Tombstone? Ciekawe, czy on nam w ogóle jest w stanie jakoś pomóc. Nie dasz rady. Wszystko jest uzbrojone. Załatwię to! O, o.
O chłopie. Co narobił Harry? Bo teraz to już w ogóle nie mamy czasu. Harry, co narobiłeś? Co ci powiedziałem? Sorry, ale to mój pierwszy dzień. Przydałaby się pomoc! Zaraz wracam. Dobra, chłopie, jest bitka. Czy oni urośli? Okay. Ej, bez kidu, jaki wielki ma... Co to w ogóle jest? O, chłopie. No jego jakoś inaczej musisz, bo on jest wielkim mutantem. Leczenie. Nie mogę. Oj. Dobra, czyli najpierw tych małych trzeba. Uważaj, chłopie. No niestety. Dobra, nie przejmuj się. Jak mnie rozwalili od razu, tak na starcie. Momentalnie. Trochę więcej oliwy do ognia? Żartujesz sobie w takim momencie? Część tej pracy! Ej, trochę wdzięczności! Chłopie, ty! On się blokuje. Co to ma być w ogóle? Skąd oni się właściwie biorą? Ja go jakoś rozwalę, ale... O, tak się wyłączyć ten pies! Tam! Jeśli przeciążymy maszynę za pomocą chłodziwa, powinna się wyłączyć! Udało się! Piaska! Bo nie jest cały zaklejony, nie jest cały zaklejony! Chłopie! Muszę to zakleić. Masz go. Dawaj jeszcze. Oj. Oddaj się, lepiej od niego. Pum. Ale go rozwalasz. Oj. Dawaj. Klej. O, chłopie. Dobra, to było potężne. No i co? Ja co, musisz jeszcze? Uwolnij Thompsona, tego, jakiegoś Thompsona. Jak? Stona. Jak? Chłopie, nie tylko wiem. Jak? Nie wiem. A chyba jeszcze musisz walczyć. Nie wiem. Chyba jeszcze walczyć? Chyba. Ale czemu tu nikogo nie ma? Nie wiem. Oj, widzowie! Ej, dobra, tam ktoś jest faktycznie. No, jeszcze ktoś jest. Mówiłem. Dobra, pozamiatane. Samą porę, żeby wyłączyć piec. A on stoi koło i nie wyłącza. Oj, Harry. Trzymaj. Dobra, to powinno... Chcecie tu wszystkich pozabijać? Nie taki był plan, sorry! No nie, chłopie. Nie odpuszczają. Cóż, to tak jak my. Lecisz z nimi. Robi się gorąco. Tylko ostrożnie. Nie zauważyłem. Kostium jest chyba odporny. Parciarz. Kółko. Nie mamy dużo czasu. Spokojnie. Łucisz szybciej. Musimy wydostać tu. Są psy. Dasz sobie radę, chłopie? Nie, to nie obchodzi. Tam, wyciągnij te podpory. To są psy. I teraz jestem na... Kółko. No to się nie da uwierzyć. Dobra, coś dostaliśmy. Kółko, dobrze. Chłopie, dawaj. Kółko. Dawaj, atakuj! Jeszcze Polska nie zginęła! Spider-Man też nie! Dawaj! Jest, jeden. A, dobra, te kolumny! Trzeba zniszczyć na pewno, ale najpierw się skup na walce. Najpierw trzeba się skupić na walce. Doładunek. Bierz mi się głowę, Chase. Ty się nimi zajmij, gościu. Typie. Chłopie, musisz tu przyjść bliżej. Jak bliżej? No tu do nas! No to? Obróć się teraz! I tą kolumnę L1R1 będzie zaraz.
Nie, zaczekaj. No było przed chwilą, no. Teraz patrz, teraz. Było, było. Czekaj. Czemu pod kątem? Nie, no idź z drugiej strony po prostu. No. Tu. Ale jak? A. Ale z drugiej strony się nie da, chłopie. Dawaj, no było, no musisz pilnować tego momentu. Chłopcy się wczuł. Ten mnie chroni. Mogę? Czekaj. Jest. No jest, chłopie, no. Tak, mamy. I lecisz dalej, bo to chyba wszystkie musisz. Druga. Dookoła, kółko. Spokojnie. Bo oni tutaj jeszcze są, to najpierw ich rozwal, chłopie. No, najpierw ich rozwalę. Drugi. Kółko, kółko! O nie! Jest wielkolud! Jak! Dobra, chłopie, przejmuję stery. Okej, przejmuj. Dobra, przejąłem, nieźle, co? No, nieźle, nieźle. Dobra, niestety to już chyba po nas. Spokojnie, jeszcze Polska nie zginęła! Póki my żyjemy! Tak! Dobra, ty bez kidu, to nie jest pora na to! Dobra, to było potężne. Dobra. Wpadła do lawy. Także sorry, przykro mi bardzo. Dawaj, dawaj, pańczyna. Pańczyna! Tego nie pokonasz! Tego nie pokonasz! Spokojnie. Pańczyna! Upuść spokojnie, bo ja jeszcze tu muszę ich rozwalić w sumie. Ej, to jest w ogóle długa, mega długa walka tak naprawdę, ci powiem. Dobra, biegnie łysy gruby. Dobrze. Chłopie! No nie, co no, jest? Mam. Ja wiem! Wiem ci już! Ja to wiem, tylko no... Ja wiem, że pajęczyną, tylko czasami nie zdążę na ten unik, nie rozumiesz? No nie. Dobra, chłopie. Dobra. No cieszę. Lecisz. Dawaj tutaj. Może to z tej? Dobra, jest git. To miejsce zaraz szlak trafi! Nie przebiegaj! Może... Grąc, nie. Nie, jest za gorąco! Masz lepszy pomysł? Twardy orzech, co? Nie. Co tu się dzieje? Co ty robisz? No odwrót, nie, lepiej nie. Ja chciałem jedną ręką i prawie przegrałem. Chłopie, graj, bo tu się dzieje. Spokojnie. W ogóle my go ratujemy, a w zasadzie ciekawe, czy dobrze robimy. Dobrze, bo ostatnio on kogoś uratował, ja wiem. Zmienił się, bo chyba kiedyś nie był dobry, no. Tak. Każdy zasługuje, widzowie, na drugą szansę. Harry, dawaj! Harry Maguire dał radę! Harry Maguire! Skoczmy! Za nim! O, chłopie! Jak zwykle w filmach akcji, dokładnie tak samo jest tutaj. Zdążyliśmy dosłownie o ułamek sekundy. Chwilę później i już byłoby po nas. Dobra, teraz musimy na pewno stąd zwiewać, ile sił w nogach. Chodźmy. Szybko! No. R2, dokładnie. Muszę biec. Chłopie! Chodź.
chłopie. L2, R2. Ohohoho, a gdzie jest ten ziomek? Nie no, mam nadzieję, że żyje, bo... Co ten prowadzi, chłopie? Nie było go widać, a zobacz, jednak dał radę. Zerkniesz, czy nie idą? Dobra. Jedyny minus wyjścia na prostą to... To znaczna utrata kondycji, czy nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Nie daliby rady mnie załatwić. Poza tym czekali, aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią, będę gotowy. Przekaż kumplowi podziękowania za pomoc. Do zobaczenia. Całkiem dobry ziomuś, muszę przyznać. Zmienił się. No i widzowie, przede wszystkim bardzo fajne misje, bo naprawdę tutaj się działo tyle. Zresztą chyba ze dwa razy zginęliśmy. Konkretne misje, naprawdę. No mi się wydaje, że dwa razy, no ale nie wiem. To widzowie mogą sobie cofnąć w odcineczku i sprawdzić. O, ten jak to zrobił? Nie wiem. Myślałem, że tylko wszystko partole. No tak, ale lepiej się nie dało. O chłopie, czyli mamy dodatkowego ziomka do pomocy. No pięknie. Tak nam właśnie pomaga. Nie do końca ogarniam, jak to działa. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie... Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy Spider-ziomami. Chyba wrócę do laboratorium. Spider-ziom. Może dr Connors się pojawił. Słusznie. Odezwę się. Widzowie, to był naprawdę fajny odcinek. Kolejny oczywiście już jutro. Także czekajcie, bo jest warto. Naprawdę historia taka, że aż chce się grać. No to prawda. Lubię, jak nie inaczej. Lubię tą grę, naprawdę fajna. Spider-Man jak zwykle nie zawodzi. Czyli co, szukamy sobie miejsca gdzieś na dachu, chłopie. Ukończyliśmy misję i... Kończymy odcinek. Czekaj. 40 ponad minut już jest. Pójdę do największego fragmentu, czyli... wiesz, tych Marvelców. Nie musisz. Dawaj tutaj byle gdzie, chłopie. I tak... ale tam jest budynek, pokaż go w sumie. Hej stary, co z tobą? To dawaj, bo oni i tak urządzają sobie jakąś gadkę, więc my lecimy na najwyższy budynek w mieście. To jest ten budynek? No, to jest ten. Ale nie wiem, czy to jest chyba inny niż w tamtym w jedynce, tak? To jest chyba drugi. Ale ciekawe, czy da się na sam szczyt wlecieć. Zaraz to sprawdzimy. Da się, to jest ten... jednym z nas? Ten Avengersów. Wszystko dzieje się szybko, ale oddzwonię. Muszę kończyć. To jest Avengersów. Ciągle to samo. Dawaj, chłopie, do góry. Jest. No gdzieś tam jest, ale musisz być u góry, żeby to zobaczyć. Robimy sobie wycieczkę na chyba. Mamy jakieś punkty umiejętności, które też możemy na coś wydać. Dobra, jest budynek Avengersu. Ja. No, tam musisz lecieć. Ej. Już lecę. No, jest budynek Avengersu. Ten z tą walką aż odjechał gdzieś. Tak, co? No i dawaj do góry. Sama góra. Widzowie, musimy zobaczyć, jaki jest widok. A myślę, że będzie fajny. I samolot leciał. Daniela Słowaczko, porozmawiajmy. Według najnowszych doniesień było wielu rannych, ale... Jesteśmy prawie najwyżej, ale to jeszcze nie jest najwyżej, chłopie, wspinaj się. Jest też w niewiadomych. Kto dokonał ataku? Pomału. Uuu, jaki widok było warto! Niestety przypomniało walki między chłopie! Weź obróć się, zobacz co, jaka jest panorama miasta. I czy my na tym całym mieście będziemy teraz grać? Tak! Każdy, kto mówi, że takie rzeczy nie dzieją się bez przyczyny. Ja na razie na tym fragmencie tylko. Ja cię, chłopie! Ej, tu byliśmy, tam byliśmy. Coś pięknego, pokaż! To był Lee. I to miasto jest ogromne. Ile samolotów w ogóle? To jest Nowy Jork wreszcie. Ja nie wierzę w ogóle. Punkty ze zdjęciami. A nie wiem, co to są te zielone takie. To są zdjęcia właśnie. W
Zdjęcia to są te zielone, a to jest coś innego. Chyba te Spider-Boty, albo coś innego. Sprawdzimy to oczywiście, widzowie. No ale dobra, Empire State Building. Tam jeszcze jest kolejny wysoki budynek. Też go pewnie odwiedzimy, ale to ten już... Ten najwyższy. Tak mi się zresztą wydaje. Albo ten. Nie wiadomo. Nie no, jest pięknie. A my wcześniej na tym byliśmy, nie? Myśleliśmy, że to już jest szczyt możliwości tej gry, ale jak się okazuje... Można wyżej, oj można. Widzowie, fajny odcineczek, mam nadzieję, że wam też się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę. No i co, widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć! Cześć.